uroczyste wystąpienia, wręczenie pucharów i dyplomów oraz wiele wspaniałych wspomnień. Tak w sobotę tarnobrzescy hodowcy gołębi pocztowych zakończyli obecny sezon. To była wielka impreza. Uroczystość w tarnobrzeskiej fregacie, odświętne stroje i wspólne biesiadowanie przy wspomnieniach z całego sezonu, a do tego cały stół pucharów i dyplomów. Zaczęło się od krótkiego wystąpienia prezesa Ireneusza Burdzego oraz prezydenta Norberta Mastalerza. Później wręczono puchary i wyróżnienia w kategoriach, których znaczenie mogą znać tylko znawcy tematu. Dzisiaj mamy zakończenie, takie podsumowanie sezonu lotowego 2014 Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddziału Tarnobrzeg. Ma ono na celu takie podsumowanie wrażeń, przeżyć, mistrzostw wszystkich poszczególnych hodowców na poszczególnych dystansach. Te wszystkie puchary będą wręczane, tak jak już wspomniałem, w poszczególnych kategoriach. Rozpoczynając od kategorii Open, kończąc na maratonie. I tak samo będą wręczane puchary gołębi z sezonu lotowego gołębi młodych, czyli gołębi wyhodowanych w tym roku, 2014. Hodowla gołębi może nie jest popularnym hobby, jednak w Tarnobrzegu hodowców jest sporo. Poświęcają temu swój czas i pieniądze, a przy tym świetnie się bawią. Dowodem tego była sobotnia uroczystość, podczas której wymianie doświadczeń i wspomnieniom nie było końca. Współzawodnictwo gołębi ciężko sobie wyobrazić, tak samo jak zawody, w których startują ich właściciele. Jednak nie jest to takie skomplikowane, jak się może wydawać. Polega to na tym, że gołębie są wywożone, tak krótko mówiąc, prostym językiem na poszczególne odległości. Rozpoczynają tam od 150 km, kończąc na 800 i są wypuszczane o jednym czasie i po prostu przylatują sobie tam, no nie wiem, jest to po 5 godzinach, po 6, różnie. To bywa w zależności od tym warunków atmosferycznych. W chwili obecnej w tarnobrzeskim oddziale Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych jest 112 hodowców, z czego 90 to ci czynnie lotujący. Dla nich jest to nie tylko niedzielna zabawa, ale i sposób na każdą wolną chwilę. Na pewno w jakim stopniu ograniczają każdego hodowcę pod takim względem czasowym. Na pewno jest to, tutaj musi być duża wyrozumiałość rodzin, żon, bo z prostej przyczyny, że my praktycznie już rozpoczynając sezon w kwietniu, kończymy go we wrześniu i każda praktycznie niedziela to jest uniemożliwia jakiśkolwiek gdzieś tam wyjazd z rodziną, czy nad wodę, czy do rodziny. Także jest te parę miesięcy takie wyłączone i tutaj tutaj i podziękowanie w kierunku rodzin, no i duża ich wyrozumiałość. No także to jest takie brzydko mówiąc, nasza choroba. Choroba, którą zaraża się coraz więcej Tarnobrzeżan. Po sobotniej uroczystości doskonale widać, że nadzieje co do przyszłego sezonu są wielkie. Tarnobrzescy hodowcy liczą na kolejne chwile radości oraz zwycięstwa, które warto będzie zapamiętać.